Dziękuję bardzo. Nazywam się oczywiście Konrad Ojarczyk, to wszystko jest prawdą. Pracuję w banku, ale tak naprawdę chciałbym dzisiaj porozmawiać o user experience, bo user experience tak naprawdę to jest trochę nauka i ja chciałbym zauważyć, czy dzisiaj tak naprawdę w produktach, które my tworzymy, usługach, które tworzymy, czy jest jeszcze miejsce w ogóle na uczucia, na pasję, to o czym dzisiaj wszyscy tutaj tak pięknie opowiadali. Ja zajmuję się konkretnie właśnie user experience w finansach. Sprawiam, żeby ten trochę nudny i taki standardowy świat finansów i tak naprawdę narzędzi, których wszyscy używamy pewnie do zarządzania własnymi finansami, wyglądał trochę bardziej, powiedzmy, ogniście. Coś takiego, to ja chcę coś takiego przekazać, że nawet w takim teoretycznie bardzo nudnej branży, w nudnym produkcie, jakim może być aplikacja banku, no nikt pewnie jakoś nie jest zbytnio zachwycony, jak sobie robi przelewy, zależy w którą stronę pewnie. No ale jednak tutaj też może być trochę pasji, tutaj też możemy zrobić coś ciekawego. Ale nie chcę mówić za dużo o finansach, chcę porozmawiać o Alfie Romeo. Jak pomyślicie, z czym się kojarzy Alfa Romeo, tak naprawdę ogólnie ludziom, to z jednej strony, jak mam nadzieję, że większość pomyśli, że to jest pasja, to są w ogóle niekonwencjonalne próby podejścia do projektowania samochodów, ale pewnie większość jednak mimo wszystko powie, że to są samochody awaryjne i w ogóle masakra, nie? No a ja pomyślałem pierwszą rzecz i to jest moja, tak? Moja Alfa, prosta Alfa 147 i co jest istotne, było to oczywiście wybór totalnie mojego serca, mojej pasji do tego, że chciałem mieć taki samochód, a nie inny, który będzie miał jakąś duszę. Moi znajomi byli w ogóle zachwyceni, mówili, ale super pomysł, w ogóle wiesz, że kupiłeś najbezpieczniejszy samochód na świecie? Ja mówię, jak, dlaczego najbezpieczniejszy? No bo na crash testach on nawet nie dojechał do ściany. No fajnie, nie? Też dowiedziałem się na przykład też, dlaczego osoby, które pojeżdżą Alfą, po południu ze sobą się już nie witają. No dlaczego się nie witają? No bo widzieli się rano w warsztacie, więc już nie muszą. I wiecie, no ta marka ma ogromny problem z tym, żeby sobie z tym jakoś poradzić. Teoretycznie są właśnie marką, która tworzy fantastyczne samochody, ale no, niestety mają taką opinię i ona jest wpajana, proszę zobaczyć, od najmłodszych lat życia. No, no i ciężko zawalczyć w ogóle w jakikolwiek sposób. No. Alfa na lawecie, zabawka dla dzieci, no tak. I ja wam teraz powiem, to jest w ogóle nieprawda, to się nigdy nie zdarza, nigdy nie byłem na holu, nigdy nie byłem na lawecie, w ogóle totalna to jest abstrakcja, kupujcie te samochody, są fantastyczne, dają wiele radości, w ogóle się nie psują, w ogóle. No dobra, ale tak naprawdę po co ja to wszystko mówię? Mówię o tym dlatego, tak jak wspomniałem na początku, że dzisiaj rozmawiamy właśnie o pasji versus rozumie, o sercu versus rozumie i tak samo jest w branży motoryzacyjnej, którą bardzo lubię, stąd praktyczność czy pasja jest bardzo ważnym czynnikiem przy decyzji. Możemy kupić sobie samochód tego typu. To jest Toyota Hilux. Od 1968 roku ją produkują. Jest jedną z najbardziej niezawodnych, wszechstronnych samochodów. Naprawdę fantastyczny pojazd. No ale niektórzy potrzebują takich, a niektórzy są trochę bardziej pogięci, powiedzmy, i wybierają coś takiego, czyli Alfa Romeo 8C, o której Jeremy Clarkson powiedział coś mądrego, a jeśli znacie Jeremy'ego Clarksona jeszcze z Top Geara, który prowadził, no to on rzadko coś powie rzeczywiście mądrego. I on o tym samochodzie powiedział tak, że tak naprawdę to jest dzieło sztuki. I to jest tak naprawdę sztuka, żeby ten samochód został stworzony, bo jeśli on nie ma tak naprawdę żadnych funkcji, on w niczym nie jest dobry i został stworzony tylko po to, żeby świetnie się w nim człowiek czuł, żeby on świetnie wyglądał i żeby się na niego dobrze patrzyło, no to tak naprawdę ta jego użyteczność sprawia, czyli brak tej użyteczności sprawia, że tak naprawdę to jest dzieło sztuki. No i to jest akurat moim zdaniem bardzo ważna rzecz. Ale jeśli chodzi właśnie o tą użyteczność, czyli właśnie user experience, tym, czym ja się zajmuję. User experience, w takiej bardzo podstawowej definicji, obejmuje nasze interakcje z firmą, z produktem, z usługami tej firmy. Dla mnie po prostu to jest, user experience opisuje nasze wrażenia. My, nas jako użytkowników, nas jako ludzi, którzy korzystają z jakiegoś produktu czy z usług jakiejś firmy, to są nasze wrażenia. I rolą ludzi takich jak ja i ludzi, którzy zajmują się właśnie user experience, jest projektowanie tych wrażeń. My stwarzamy tak naprawdę to, w jaki sposób taki produkt będzie działał, w jaki sposób on będzie przez użytkowników odbierany. No i myślimy na przykład o funkcjonalności. Myślimy o tym, żeby funkcjonalność była taka, jakiej użytkownik potrzebuje, a nie dużo, dużo większa. My też myślimy o tym, żeby produkt, który jest stworzony, był użyteczny. Bo jeśli my zrobimy coś, czego użytkownik, bo nam się wydawało, że on będzie tak tego używał, a on tego używa totalnie inaczej i on w ogóle nawet nie popatrzy w naszą stronę, no bo to w ogóle mu się do niczego nie przyda. Myślimy też o dostępności.
no, produkty, które ten muszą być dostępne tam, gdzie nasi użytkownicy ich używają, więc no, musimy stworzyć je tak, żeby były możliwe do wykorzystania tak naprawdę. No i niestety w tym całym świecie, o którym dzisiaj rozmawiamy, no, user experience to są tak naprawdę liczby, dane, statystyki. Oblicza się wielkie ilości danych po to, żeby stwierdzić tak naprawdę, jak użytkownik się zachowuje. Używa się Google Analytics, innych narzędzi, używa się testów, zakłada się ludziom hełmy na głowę, które mówią o tym, jak oni się czują, używając jakiegoś produktu. Tak naprawdę emocje i sztuka w tworzeniu produktów trochę zostały przeniesione na boczny tor, albo przynajmniej tak może się wydawać, przez to podejście do tak naprawdę wykorzystywania danych i na każdym kroku projektowania. No i też jest inna kwestia, czyli jaki jest prawdziwy cel tworzenia dobrego user experience? No, ja tu mogę mówić, że my chcemy zrobić, żeby te produkty były idealne dla tego klienta, żeby one były takie, jak on chce. Ale tak naprawdę, no, czy to jest nasz główny cel? No, nasz główny cel to najczęściej są jakieś KPI-e. Nie? Przychodzi firma do jakiegoś projektanta i mówi, słuchaj, no, my chcemy, żeby była lepsza sprzedaż z tego produktu. My chcemy, żeby użytkownicy robili takie konkretne rzeczy. I czasami to się nie zgadza z tym, co użytkownik rzeczywiście chce, bo możecie spróbować sobie na przykład zamknąć konto na Facebooku. Nie? No i teoretycznie prosta rzecz, którą każdy powinien chcieć, no mieć taką opcję. No ale żeby rzeczywiście zamknąć konto na Facebooku, no to jest dosyć skomplikowany proces. I przechodząc do tego, czy teraz tak naprawdę potrzebna jest jeszcze rola, czy ważna jest rola twórców, czyli tych tak zwanych grafików przy projektowaniu produktów, czy już to są tylko projektanci? I tak naprawdę wszyscy zawsze na konferencjach, w literaturze, na temat, znaczy wypowiadając się na temat user experience, zawsze mówią, i ja zresztą sam tak samo, zawsze jak mówię o user experience, to wszystkim walę bardzo mocno, że to nie jest wygląd, to nie jest interfejs, to nie jest ta grafika, którą ktoś tam narysował, bo to jest dużo więcej, to są dane, i to są analizy, i badania, i wszystko. Także tak naprawdę w takim procesie rola ta twórcza, rola tych emocji, tej kreatywności jest na samym końcu. Grafik dostaje tak naprawdę, tworząc powiedzmy aplikację mobilną, jakieś wytyczne, które zostały wcześniej no już przebadane 17 razy i zostały wybrane, że takie na pewno będą najlepiej działać. I rolą grafika jest stworzenie tego w taki sposób, żeby to było przyjemne do użytkowania i żeby wyglądało w miarę nowocześnie. Tak naprawdę do tego się niestety to powoli zaczyna sprowadzać. No więc wracając do tego pytania, czy jeszcze jest jeszcze miejsce na emocje i na piękno w tej całej branży i ogólnie w całej branży projektowania produktów? I tutaj mi z pomocą przychodzi design thinking, o którym już dzisiaj była mowa. I design thinking moim zdaniem na szczęście ratuje nas przed tym wszystkim, bo pierwszą zasadą design thinking, czyli tego właśnie myślenia o produktach, o projektowaniu tak naprawdę, jest empatyzacja. Jednak dalej wszyscy się zgadzają w tej branży, że jeśli my nie poznamy tego użytkownika dokładnie, jeśli my się nie skupimy na tym dokładnie, jak on tego produktu używa, tak na poziomie ludzkim, jeśli my sobie nie stworzymy takiej osoby, jeśli nie spróbujemy wejść w jej buty, to my dobrze tego produktu nie przygotujemy. I bardzo się cieszę, że Paweł Tkaczyk już mówił o Apollo 13, bo design thinking ratuje życie. Bo jak się okazuje, w filmie Apollo 13, o którym właśnie Paweł już mówił wcześniej, w jednej z takich scen, które mi się zawsze najbardziej podobały, wykorzystywana jest właśnie ta empatyzacja jako główny element. Jeśli pamiętacie, tam w pewnym momencie już w tej całej chaosie, który się dzieje na statku kosmicznym, zaczyna przybierać ilość dwutlenku węgla w powietrzu. I naukowcy z NASA muszą coś wymyślić, żeby uratować tak naprawdę życie tych astronautów. I oni robią fantastyczną rzecz, która jest pokazana w krótkiej scenie na filmie. Biorą do pokoju wszystkich właśnie swoich inżynierów, rzucają na stół to, co oni mają dostępne w środku, w tym statku kosmicznym, lecąc bardzo, bardzo wysoko nad nimi i wykorzystając tylko i wyłącznie te rzeczy, które tam są dostępne, tworzą rozwiązanie dla tego problemu. Gdyby stworzyli to totalnie z innej strony, by zaczęli tworzyć po prostu rozwiązanie problemu, nie patrząc na to, w jakiej sytuacji znajdują się ci astronauci, w jakich warunkach i z jakimi narzędziami oni muszą sobie radzić, to w życiu by sobie tego z tym problemem nie poradzili. Czyli empatyzacja, emocje. Dla mnie to jest okej. Dla mnie jeszcze te emocje w user experience, w projektowaniu produktów można znaleźć. Ale piękno jest preekspresja. No to jest ciężki temat, no bo piękno jest no zawsze jakąś tam bardzo subiektywną opinią, czy komuś coś się podoba, czy nie. Firmy, głównie na przykład w branży finansowej, to też widać u nas, gdy firma zrobi jakiś wielki redesign nowej strony bankowości internetowej, której ludzie używali od kilku lat, to nagle wszyscy krzyczą, że to, co w ogóle jest, to jest niepoważne, to wygląda zbyt kolorowo, ja już się przyzwyczaiłem, to są finanse, ja tu nie chcę żadnych tęczy ani nic takiego. Dlatego jest dużo firm się po prostu na to nie godzi.
I nie chcę czegoś takiego wprowadzić. Ostatnio czytałem na Spider's Webie artykuł na temat Windowsa 10, jakiegoś nowego tam, nowej aktualizacji, która będzie właśnie dotyczyła tej sfery graficznej. I autor bardzo był zadowolony z tego, jakie są próby Microsoftu właśnie w rozwoju tego produktu. A pierwszy komentarz był taki, że śliczne to może być moje dziecko, system to ma być użyteczny i łatwy w użyciu i tak naprawdę ma tylko szybko działać. Także naprawdę, no, jeśli chodzi o tą sztukę i tą ekspresję, jest ciężko. Ale na szczęście są jeszcze ludzie w tej branży, którzy totalnie nie patrzą na to. Jednym z takich ludzi jest Martin Oberhäuser, który on w swojej agencji tworzy piękne informacje. Oni jako główny swój temat, tak naprawdę swoją główną maksymę mają: information is beautiful. I oni nie mówią, że informacja jest użyteczna, że informacja jest przydatna, że to jest tak naprawdę potrzebna. Oni mówią, że informacje mogą być piękne. I chociażby właśnie w przykładzie tego tutaj kalendarza, który oni tworzą, chyba tak naprawdę do roku próbują na nowo zrobić coś, co my wszyscy znamy od tak dawna i wiemy, jak to wygląda. Oni próbują zrobić kalendarz w nowej formie. Podobnie podeszli do interfejsu samochodowego, to jest akurat dla Tesli projekt. I to jest kilka lat temu, kiedy Tesla jeszcze nie była taką innowacyjną marką, która robiła już wszystkim znane produkty. Wtedy jeszcze to tak naprawdę dopiero się zaczynała przygoda Tesli z tym rynkiem ogólnym i oni stworzyli taki interfejs dla samochodów, który tak naprawdę, jeśli sobie pomyślimy, jak wyglądają interfejsy te takie dotykowe chociażby w samochodach, no to one najczęściej są, no, moim zdaniem, dużo, dużo do tyłu za tym, co się dzieje normalnie w rynku internetowym. No ale są też jeszcze ludzie, którzy oni wiedzą, czego chce użytkownik, z jakichś totalnie magicznych chyba rzeczy. I to też już tutaj dzisiaj było, dzisiaj już mieliśmy ten przykład, ale ja go chcę jeszcze raz pokazać, bo on jest fantastyczny i chcę trochę powiedzieć jednak z lepszej strony, trochę o nim powiedzieć. Bo Link Valentine, pamiętacie prezesa tego takiego z tej pięknej strony? Tam był taki prezes. No to okazuje się, że prezes to tak naprawdę jest pani prezes, bo Link jest oczywiście panią z Wielkiej Brytanii, z pochodzenia oczywiście z Chin. I ona tworzy biznes sprzedaży samochodów. I jej strona została uznana wiele razy za najgorszą stronę w internecie i jej to nie przeszkadza. Ona była w Dragon's Den, odrzuciła kasę, którą dawali w Dragon's Den, 50 tysięcy funtów za tam część jej biznesu, bo stwierdziła, że ona jest, zresztą to cytat jest, że jest geniuszem marketingu i ona sobie poradzi. I słuchajcie, ta strona, którą zaraz wam pokażę jeszcze raz i teraz będzie z dźwiękiem, także zobaczcie ją w pełnej krasie, ona działa i ten biznes działa. Wiadomo, nie ma tam jakichś rewelacyjnych, nie wiadomo jakich wyników, ale naprawdę tam przychodzą użytkownicy, korzystają z tego produktu i jakoś to działa. Także uważajcie, tak to wygląda. Już nie będę przedłużał tego. Jak chcecie zobaczyć to na wersji mobilnej, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, to też ostrzegam, jeśli ktoś ma jakieś problemy z sercem, to naprawdę, tam jest jeszcze coś innego. Zmierzam do tego, że tutaj jest po prostu ewidentna pasja. Tutaj Link w ogóle się nie przyjmuje tym, że ktoś uważa inaczej, że teraz jest minimalizm, material design, cokolwiek innego. Ona robi coś takiego i ta firma naprawdę dzięki temu, że ona jest taka, a nie inna, generuje straszną wiarygodność od swoich klientów. Klienci naprawdę uważają, że ta firma jest super wiarygodna, bo po prostu czegoś takiego to się nie da zrobić przypadkiem, nie? I słuchajcie, kończąc to wszystko tak naprawdę, pamiętajmy, że liczy się sposób dotarcia do tego celu. Każda firma, każdy z nas tak naprawdę ma jakiś cel konkretny i tworzenie pięknych produktów najczęściej nie jest tylko dla sztuki tworzenia samych pięknych produktów, tylko my chcemy też na tym zarobić, chcemy coś osiągnąć, chcemy, żeby nasi klienci byli zadowoleni. Więc tak naprawdę dla mnie liczy się sposób. I ja życzę dzisiaj wam wszystkim w ten dzień walentynek, żeby tak jak Link Valentine albo tak jak Martin Oberhäuser, żebyście znajdywali w swoich projektach, w tym co robicie, trochę tego właśnie, tej pasji i tej odwagi, żeby jednak tworzyć coś pięknego i żeby zostawiać trochę duszy w swoim produkcie, tak jak od lat, moim zdaniem, robi to Alfa Romeo. Także dziękuję i szerokiej drogi.